Cepari di kari lantik. Halo. To coś mi odpowiada. Halo, kim jesteś? O, myślałem, że to moje odbicie. Halo. Halo, kim ty jesteś? Jestem Kasze. Kasza, ale kto? Nie wiem, żyrafa? Nie, no jak? Co? Gdzie? Żyrafa? Puh, żyrafa, nie, tylko nie żyrafa. Jestem Tom, taką jak koń, tylko w białej czarne paski. Jestem zebrą. Halo, kto obrała żyrafę? Kto to? Gdzie? To ja jestem żyrafą. Ale gdzie jesteś? Halo? Tutaj! Dalej! Gdzie? Gdzie? Za ścianą, jakoś tu tak ciasno i niewygodnie w ogóle, jakoś niewygarowa ta dobrze skrzynka. Słyszę! Kopyta nie mogę zmieścić. Niewygodna ta skrzynia, szyja mi się zgina chyba tutaj w trzecim miejscu. Co się w ogóle powinna zginać? Ja do kręgarza będę musiał podejść. Naprawdę straszne. Halo! Wypuśćcie mnie! Dajcie większą skrzynię! Trzęsienie ziemi! Cicho bądźcie! Co to? Oho! Chyba mamy babę na pokładzie! A! Co? Co się dzieje? Jeszcze ktoś tu jest? Co tu jest? Co się dzieje? Gdzie jestem? Jestem w pudełku, ja mam klaustrofobię! A kim ty A jesteś? A ja tu nie mam klaustrofobii? No jestem Emilia! Ale ja jestem Luther! Cześć! Cześć! Ja cię nie widzę cię, więc nie podam! Ja też cię nie widzę! Nic nie widzę! Jestem w pudełku, jestem... Ja się tutaj mam jeszcze! Ej, w ogóle kim jesteś? Ty jesteś zebra, Kasze? Cześć, Kasze! A ty tam dalej to kim jesteś? Żyrafą, Blaszka jestem! Cześć, Blaszka! A ty pode mną? Ja jestem hipopotamem! Czekaj! Hipopotamem? No, masz jakiś problem? Nie. Jezu, jak tu nie wygodzę, czekaj. Tylko wejdę z tego pudełka, masz taki cienki głosik jak na hipopotama. A ty taki głupi głosik jak na zebrę. Widziałaś kiedyś zebrę? Widziałam, usiadłam. Wszystkie zebry mają taki sam głos. Możecie się nie kłócić, ja tu próbuję jakoś się ustawić, żeby krzyja mi się nie skręciła. Ty masz problem, jeszcze w małym pudełku. A minę jakąś wielową klatkę znowu zrobili. Ty masz dłuższą szyję, a ja mam trochę więcej... Pasie? Tak! W brodzie! Ty masz więcej w brodzie! Ej, dobra, nie kłóćmy się, bo zaraz nas... A gdzie my jesteśmy? Proszę nas wypuścić! Wypuśćcie nas! Nie, mój weterynarz! Jaki weterynarz? Z kim ty? Czy zebra weterynarz? On z żyrafą! No właśnie, żyrafa, przepraszam. Ja potrzebuję weterynarza na moje dolegliwości. Żyrafa? Jakie dolegliwości? Czy ty sięgasz głową do sufitu? Jak moja głowa to się zgina w trzech miejscach w suficie. A jakbyś aktualnie tak walnął mocniej w sufit, udałoby ci się rozwalić górną ścianę? Czekaj, a kto się przesunę kopyta tu? Posłuchajcie mnie, jak się tutaj dostaliście, bo ja nic nie pamiętam totalnie. Ja pamiętam to, jak mój ojciec, no, polowałem z nim i po prostu dostałem w tyłek taką ostrą igiełko, takim, nie wiem, co to jest nawet. A to ja podobnie, tylko że ja pływałam sobie w jeziorku takim małym i coś dostałam i... Małym i to chyba morze było. Dobra! A ty? No, było trochę większe. To ja poszedłem z moimi kolegami Kaszami do wodopoju i szliśmy przez łąkę i biegaliśmy i fruwaliśmy i nagle BUM! I jestem w szafie zamknięty. A ja w ogóle nie wiem, jak to się stało, w ogóle jadłem sobie zieleń, traw, liście jadłem, przeżuwałem i coś tak przerwało mi się ten film jakiś. Kurde, wypuśćcie nas! Co się dzieje? Ale gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzie te skrzynki stoją w tym momencie? One stoją w ogóle? Nie wiem, ja się boję, mam klaustrofobię, wyciągnijcie mnie stąd! Nie wyciągnijcie! Ja chcę polować, jestem głodny! Pomocy, no, ile można czekać? Boże święty, co tak się drą te zwierzęta? O, jakiś człowiek! Co to? Mięso! Mięso! A, zobaczmy, czy wszyscy mięso są. Ale ja jestem...
Ja jestem roślinożerny! To nie moja dieta jest! Hipopotam jest, ale czemu ona... Halo! Pomocy? Ratunku? Boże, co ona krzyczy? Dobra, trzeba ją uśpić. A, co? Ja też! Nie! Ja też! Nie! Nie! To nie! Nie! Ja tu się... Ja jestem spokojny, przepraszam, ja tu nic nie zrobiłem! Zaczekaj, co ty... Okej, okay, dobra, hipopotamka jedna jest. Chorowana żyrafa. Nie, ja jestem spokojny. Oj, nie. Dobra, tutaj tu muszę wziąć drabinę. Nie. Ja nie chcę umierać. Ja nie chcę. Ja też. O, czekaj, jest i zebra. Nie ma zebry. Nie. No co ma tak? O, dobra, i został ten jeden lew. Nie. Pach. Dobra, no to można ich teraz odpakować i do wybiegów. Co się stało? Gdzie ja jestem? Muszę stąd uciec. Mi się kręci w głowie. Moja głowa. O, w końcu się wybudził jeden. Człowiek? Zamknęli mnie. A, czekaj, może lepiej, żeby im... Nie. Gdzie ja jestem? O kurde, ohoho. Pingwiny? O, chociaż te są spokojne. Pingwiny! Ej, pingwiny! Pingwiny! Cześć! A co tam u jedynej damy tutaj? Nadal chyba nie wstała. O, w końcu ruszyła tyłek. O Boże, gdzie jest? Ej, kasę! Kasę! Siema! Co? Kto tam krzyczy? Cześć, człowiek! Boże, może głodny jest. Masz jabłko. A? Ej, dostałem jabłko! Kto chce jabłko? A, dobra. Nikt nie dostanie jabłko, ja mam jabłko! Blaska! Oj, ten chorobliwy, który musi być w osobności od innych. Co to? To zadał za czerwone cegły. Ej, wcześniej nie widziałem. Dobra, ja, i te papto, może zjesz. A co to ma laktozę? To jest przebadane te jedzenie, co? Dobra, ta jak zwykle stoi i nic nie robi. Ej, kto tam stoi? Widzicie go? Gdzie? Naprzeciwko mnie. Co? Co to a ten jest? Jak zwykle znów siedzi i się patrzy, myśli, że wszyscy go tutaj słuchają. O jezu. Skunks! To jest skunks! To jest jak zwykle skunks. Z tymi lemurami. To nie jest skunks! A takie ogony to chyba wiewiórki miały, co nie? To jest lemur! Chyba. O jezu, skunks! No przecież wiem, jak wygląda... Wiewiórka? Nie czujesz, jak śmierdzi! Ale wiewiórka taka mała... A nie są pomarańczowe? Ej, ale fajnie was widzieć! A może, nie wiem, może odmiana taka zimowa? Fajnie was widzieć, dobra, cześć Emilia, cześć! Ty jesteś kasę, ty jesteś Blaszka, tak. Jestem przynajmniej, jeśli jesteśmy w tych pudełkach. Jak się nazywasz, Leon? Właśnie, jak ty się nazywasz? No mówiłem Lufer. Może Leon? Aaa! Lufer. Leon. Lufer? Dobra, tej na kartce mam napisane 18 ryb co godzinę, także... Słuchajcie, my musimy stąd uciec. Tak! Gdzie? Ja się tu wyspałem, ja zostaję, nie, jeżeli nie... A temu... Musimy stąd uciec. Gotowane, tam jest jakiś... O! Co chcesz zrobić? A czy ja wiem, tutaj jakoś tak tutaj mam gdzie chodzić i ładnie tu takie czerwone cegły są. Ciekawe, może weterynarza mi dadzą jeszcze, dietę dadzą. Zadzwonić do tego weterynarza, ale on dopiero chyba za 2 tygodnie stoi. Przyjedzie. Widzicie to? Gdzie? Ej, też się nawet ile? Lampi dał. Co? Zaskoczyła! Kapiła się na nas. A w sumie tej wydrze też trzeba dać ryby jakieś. Co? Wydra? Wydra. A na kogo się wydra? To jest wydra. Nigdy w życiu nie jadłem wydry. A? Nie można ich zjeść. Czy ty jesz ludzi? Czy ty jesz zwierzęta? Jestem mięsożerny, to chyba normalne, nie? Znów jak zwykle 4 jabłka. Raz, dam ci jabłko. Ja chcę cię 4. Głupi człowieku, ty znowu 4 jabłka. Ja tych jabłek nawet nie lubię. Mógłbyś mnie przywieźć kawior, prawdziwe królewskie danie. Ach, znowu. Jak się wyżycy ten tata wywiórka. Ten lemur to jest dziwny. On powiedział... Co? Ej, to jest halo! Lemur. Jak się nazywasz? Tam nie? Nie, to tam mówią, ne. Dobra, a, dobra, ten chociaż spokojnie, to jeszcze niech ma 2. Ty! Halo?
Halo? Kim ty jesteś? No nie widzisz? Zebro. Znowu ja? A za co? Tutaj, tu jestem, tu. A tu, patrz. Tam. Przepraszam bardzo, możecie się tak nie dzeć? To ty się dzesz. Cicho to ty bądź. Się dzesz. Ty się dzesz. Nie zwracajcie nie, na niego się uwagi. Nie, to ty się dzesz. Hej, jest pingwiny tak cicho siedzą. Króla. Mamy króla? Jakiego króla? Ja jestem królem. Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Tutaj, na drzewie. Ja jestem na, królem, nie ty jesteś na królem. Na mnie duży kocie patrz, tu. Nie, ja jestem królem. Ja jestem królem, ja jestem nie, królem nie, zwierząt. Ja jestem lwem. Słuchaj, Boże, czy ten lew może przestać krzyczeć na tego lemura? Ja ci zaraz pokażę. Normalnie, kto tu jest królem? Ja jestem królem. Ja jestem. Możecie się nie kłócić o to, kto jest królem? Z nim się nie dogada. Bo ja jestem królem. Proponuję zrobić pojedynek. Dobra. To głośniej zarknie na siebie, ten wygrywa tytuł króla! Nie strzelaj, nie strzelaj, dobry, jestem dobry, tak kizia mi... Nie. Tak, dobry kotek. Ja sobie tu usiądę i popatrzę, co wy robicie. No to chyba przegrałeś, super. Haha, bardzo śmieszne. Ej, jak się nazywasz? Halo? Martyna! Cześć Martyna! Ej, jest możliwość, żebyśmy mogli stąd uciec? Ja muszę iść do swojej rodziny. No. Zaraz, czy ten pingwin właśnie rzucił bombą? Bomba? To... Jakem, co? Ej, to jest dziwne. Te pingwiny chyba muszę zbadać. Ej, one są nowe? Kto tu jest ten? Na pewno są głupie. Jak to są głupie? Ty tutaj mieszkasz? Ogólnie? Jak długo? Do ciebie się nie odzywam, obraziłem. Julian! Słucham. Ty ich znasz? Oni są nowi, nie? Julian! No są nowi, ale... Słuchaj, to od razu widać, że to głupie jest to. Zobacz. Ej, nie obrażaj nas! Ej, skąd wiedziałeś? A może wewnętrznie to ranić moje uczucia teraz, co? No, nie to się Rafa ma inne umaszczenie niż reszta. Nie o was nie. Mówię, czy o tych pingwinach mówię, gdzie tak? Mam więcej kropkę. Ja liczyłem w swojej kropki, wszystkie mam. Ej, jak się nazywasz? Martyna. Może cię ten lew przestanie tak warczeć? Przepraszam. Arr. Nie. Ej, Luper! Też. A ty nie jest tak mocno, tak... Wow! Tak, nie ma tak zawarczeć na tych innych. Zaraz. Umierujesz? Umierujesz? Co zawarcz? Patrzcie, ile ludzi. Widzicie? Boże, czemu temu hipopotamowi znów burczy w brzuchu? No, jestem trochę większa od ciebie. Trochę bardziej większa. Jezu, my to zbankrutujemy na tych rybach. O Jezu, czepiasz się, bo jestem trochę grubsza, tak? Wydra, a co tu jest napisane? Hmm? Mach, da się tutaj do ciebie jakoś pójść, albo żeby porozmawiać? W nocy się tu wychodzi, kiedy ich nie ma. Dobra, łap. No tak to mogło, tak to mogło cię wziąć i uśpić. O kurde. Ale tak na zawsze, nie tylko na chwilę. Co znaczy uśpić? No, to, że już więcej nie wstaniesz, że będziesz w śpiączce i tyle. No i fajnie. Ale to jest fajne, słuchajcie. Słuchajcie, to jest super dzemka, normalnie jest parę razy skorzystałem. Więc ty wychodzisz se i cię normalnie usypiają, człowieku. Wiesz, tak, chyba, że jesteś pod... On powiedział, że my jesteśmy głupi, tak? On jest głupi. Czekajcie, bo jeszcze nie odzyskałem. Odzyskałem władzy w ogonie. Lecę, au! 6.5 hours later. Dobra, ten chyba idzie spać. Czemu ty tu idziesz? Nie masz ludzi. Idę spać, słyszałem ciebie. Dobra, chyba wszyscy śpią, zaraz ta zebra znów tak stoi. Dobranoc! Dobra, to ja też idę spać. Dobranoc! Okej, jutro. Dobranoc! Ale mi się dzisiaj spać! Nie idź spać, Zrafa! Nie! Ale czemu? Nie śpię! On poszedł? No poszedł, dlatego śpimy. Poszedł. Już można wychodzić! Tak! Jak to wychodzić? Możemy tu żyć? Jak to nie mam wyjść? Pewno? Tak, nikt już nie przychodzi. To jest... Co to jest za miejsce w ogóle? O! Cześć! Ale ty jesteś wielki! Ty też jesteś wielki, a masz fajny... Ja jestem mały! Ogon! O kurde, ty jesteś... Ja weź nie dotykaj, co? Nie dotykam. Twoje? Nie dotykam. Ja twoje żywy nie dotykam. O, to ta wydra. Wydro! Hej! A co tu można robić? Co wy robicie nocami? Gdzie my jesteśmy w ogóle? No, jesteście w zoo. Ale jak, gdzie jesteśmy? No, co to jest? Zoo. No, zoo to takie miejsce, gdzie trzymają zwierzęta na pokaz jakby. A to się nie nazywało Afryka? Nie, w Afryce żyjecie na wolnym terenie. Tutaj macie wilki, tak jak te.
to jest... O, byłem przygotowany to wolny teren. Cześć, jestem! Zuniu, wow. Tego, co tu jeszcze w tym zrobiło? Jaka wielka! No, masz jakiś problem do mnie? Nie, ależ piękna jesteś, hipcio. Jeszcze raz mnie tak nazwij, to przysięgam, że na tobie usiądę. A ja robisz obiadek? Julia nas podsłuchuje. Kto nas Ty jesteś jeszcze bardziej ode mnie mniejszy. On jest jeszcze ode mnie mniejszy. Ty! Co chcesz? Czemu podsłuchujesz? Ja jestem królem. Ja wcale nie to ja jestem królem. O, ja jestem królem. A masz jabłka. Ja jestem królem. Nie, ja jestem królem. Ja jestem królem. Ja jestem królem. Ała! Czekaj, ja... Pokaż mi, że jesteś królem. To, ja jest ci zaraz tutaj rękawy podciągnę. No. No i co, niziołku jeden, ja, tak. Niziołku? To jest. Ty niziołku, tak. A kto ma na dwóch koronę? No, w sumie. No, słyszysz? Dalmatyńczyk dobrze mówi. Ty! O ty mały ty! Ale ty... O nie! Spokojnie, piesko, Matiabko. O nie! Idźmy po tego, on chyba na Blaszkę... Blaszka! Blaszka! No, to jest Blaszka! Wyjdź stąd! Ale ja nie wiem, czy ja chcę wychodzić. Może to zatakuje mnie jeszcze i ja chcę tutaj... Co cię ma zaatakować? Wychodź się, to nie grozi. Nie wiem, chodź. Mamy tu lwy, dziki... Słuchaj, ja wyszłam z tego wybiegu. Niebezpieczne... A co to chyba bardziej taki wychodek niż wybieg. A ty to co to za wiewiórka? Dziwnie pachnie. Jaka wiewiórka? Jestem królem. To tak podejrzanie wygląda ta wiewiórka. To nie jest wiewiórka. Ty podejrzanie wyglądać. A ty jaki wielki kolor rynowo. Zachęć go. No co, jak ja mam go zachęcić, żeby wyszedł? Weterynarz na 12. Tam. Gdzie? Tam. O, to ja do kręgarza miałem iść. Umówiony byłem dzisiaj z wizytą. Chodź. Jest. Jesteś, tylko tak, tak niżej głowa, okej? Okay? Niżej głowa, dobra? Dobra. Ja jestem lufem. Moja wysokość, nie, tak? Tak, to ale jest ale nie zrobisz mi nic. Nic ci nie zrobię, też powinien ci coś zrobić. Ej! Wiewiórka, lemur, cokolwiek! Nie jestem wiewiórką. To strasznie jakiś taki... Jesteś wiewiórką, brudny się zrobił. Ej, dobra, ty jesteś Mar... Martyna. Martyna. Tak, jesteś Martyna. A dzięki, że nam powiedziałaś. Ja jestem lufer. A ty? Zebra? Cześć, Martyna. Jestem Kasze. Aha! I potami? Emilia. I żyraf. Żyrafa Blaszka. Okej, okay, ale no to chyba. Część tak, w ogóle, że mają. To się powinna pierwsza hipopotama? Ja chcę wrócić do domu. Nie wrócicie do domu już. Jak to. Co? Czekaj. Przepraszam jeszcze raz bardzo. Jak to nie wrócimy do domu? Nie, Martyna, nie tłumacz im. To są głupie dzikusy, no. Przyzwyczaj dzikusy. Co? Czemu on tak do nas mówi? No nie wiewiórka wiem, bo się uważa za jakiegoś króla. Ja ci zaraz dam wiewiórkę. Jak ci włożę brudny palec, zaucha, zobaczymy. Uszy czyściłem dzisiaj. Nie dotykaj moich uszu. Tak? Na plec ci mam? Mam bakterie. A co ty mieszka? Te pingwiny są. Ej, a co, o co z nimi chodzi? Dlaczego one się nie odzywały? Czemu one takie są? Nie wiem, one wydają się strasznie podejrzane. Ja bym z nimi nie rozmawiał. Ej, jak cię mam uciec skąd? To ostatnio obcięł są pingwiny. To znaczy co pingwiny? Ja nie lubię jeść pingwinów, nigdy nie jadę no, pingwinów. Nie, no bo pingwiny się znają na tych tajnych sprawach. E? Wiedziałem, mięso serca, jak będziemy spali, to wejdzie do klatek i nas zje. Nie widzieliście jak on dyplu dynamitem? Ja ci wyglądam jak co? Jak piesek. Piesek wyglądam ci. A ja widziałeś wyglądam? Kiedyś takiego pieska, taki z długą szyją, co? Ej, wiewiórka! Jamnik! Ej, wiewiórka! Halo! Nie słyszę. Do Królu. Mnie słyszę tytułem. O, dobra, jestem, halo. Na co ja ci wyglądam? Wyglądasz jak chomik. Taki gruby chomik. Jeszcze raz powiesz słowo na G, moją stronę, to przysięgam, że na tobie usiądę. Nie, proszę, wszystko tylko nie to. Chłopaki, musimy chyba znaleźć synonim, bo ja nie chcę, żeby usiadła na mnie też. Ja też. Pilnujcie się! Puszysta? No co ma? Właśnie, nie jestem gruba, jestem puszysta. Właśnie. A, dobrze zbudowana. Kobiety się rozumieją. No właśnie. Ktoś normalny. Ale idealnie do siebie pasujecie. No, naprawdę, jak siostra. No widzicie, jak do mnie jest podobna. Martyna, powiem ci, że strasznie podobny jesteś. Dobra. Jak chcesz się skontaktować z pingwinami? Oni gdzieś tam weszli. Do swojego pingwiny! Tego. Pingwiny! 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 Myślę, że jak
O! O! Ło! O! Ty no, nie gadają z nami! Wychylił się tylko! Ja wam mówię, one głupie są! Ego się tam. Ło! Nie, ja muszę to zrobić! Kolejnego dnia porozmawiam z pingwinami i ucieknę stąd! Tak, ucieknę stąd! Do kogo ty mówisz? Do siebie to mówię, jestem po prostu... Jestem po prostu... Wiecie co? Bo mówiłem, nas mówił, że to się schizofrenia nazywa. Tak, ja mówię, tak, tak. Ja mówię to do siebie. Następnego... O! Pingwiny, pingwiny! Ej, ale wiecie co to jest zaraźne nawet? Pingwiny! Zaraźliwe. Zaraźne. Janiku drogi, spokojnie. Jutro powiem pingwinom, żeby pomogły mi stąd uciec. Tak, powiem mi to. I dokąd ty chcesz niby uciec? Do Madagaskaru, do naszego domu. Bo stamtąd nas zabrali. Dobra, to jak ty uciekasz, to ja też chcę. Dobra. A co tak właśnie w tym zosie zrobiło? Chować się! O kurde! Nie, gdzie jest moja klatka? O Boże, znów on wyszedł. Czekaj, no nie, no nie, nie, znowu będzie copek na cenny. Nie, bez copków na cennych proce. Nie, ja sam pójdę spać. Zobacz, spię. Śpię. Mydra jak zwykle w nocy będzie szaleć. Śpię. Pingwinów nie ma. Czemu ten lew już jest na tej skałce? Pilnuje terenu, Boże. Idź spać! Przepraszam? Czemu ta zebra stoi na... Następnego dnia idę do pingwinów, żeby dowiedzieć się, jak stąd uciec. Tak. Dziękuję, że obejrzeliście do samego końca. Pamiętajcie, że 8000 łapek w górę to jest kolejny odcinek z Minecraft Zoo. I napiszcie komentarz, co wam się podobało najbardziej w dzisiejszym odcinku. No i odcinki z tej serii będą co tydzień. Tak. A Minecraft Dino już niebawem na kanale. Nie martwcie się o to. Wbijacie na odcinek do kaszy teraz w prawym górnym rogu z Minecraft domu. Już wbijamy. I pamiętajcie, że jutro o godzinie 18 jest live, więc wszystkich was widzę. Tak. Trzymajcie się i pa pa!